pokaż swój niepowtarzalny styl. Radka radzi tobie dobrze w tym. Cześć, witam Was serdecznie. Dziś w październikowych zakupach. Drugi odcinek serii kontynuujemy. Mam nadzieję, że teraz co miesiąc będę zakupy wrzucać. W tym miesiącu, a właściwie przez ostatnie półtora miesiąca, bo ostatnie były tak naprawdę z początku września, a teraz mamy prawie końcówkę października, przybyło do mojej szafy kilka nowych rzeczy. Mam ich dzisiaj 10 do pokazania, ale niektóre niezłe petardy. No i tak jak mówiłam wcześniej, będę robić tak, że w tym filmie będę pokazywać rzeczy, o których nie mówiłam wyraźnie w innych filmach. Jeżeli były gdzieś indziej omawiane, to już ich nie będzie. Ale dobra, bez zbędnych wstępów, zaczynamy. Zacznę od podstaw, czyli od tego, co mam na sobie. A na sobie mam bluzę, jak to się naszukałam na stronie Zary przed chwilą, bo chciałam sobie przypomnieć, ile ona kosztowała. Myślałam, że to jest bluzko, sweter tak naprawdę. Ale kupiłam sobie dwie podstawowe właśnie takie bluzy, chociaż moim zdaniem to jest taki bluzko, sweter. Za 69 zł jedna, w ciemnym szarym oraz w jasnym szarym kolorze. Tutaj za mną ten jasny szary wisi. I potrzebowałam czegoś takiego podstawowego. Ja mówiłam o tym na Snapku, że ja po prostu od zeszłego roku dopiero zaczęłam kupować takie podstawowe ubrania bez wzorów, do których dobieram różne bardziej charakterystyczne dodatki, no i oczywiście w sezonie jesienno-zimowym bardzo charakterystyczne płaszcze i cały czas mam mało takich podstawowych rzeczy w garderobie i szukałam czegoś takiego pod spód, co nie będzie swetrem, ale nie będzie też już cienką bluzką, no i trafiłam właśnie na takie bluzy, swetro-bluzy i... One kosztują 69 zł, są w bardzo dobrej cenie, ale co jest w nich fajne, to jest skład, bo połowa to jest wiskoza, połowa to jest poliester, czyli tu nie ma akrylu, tu nie ma nic takiego bardzo, bardzo sztucznego, nieprzyjemnego, a jest w połowie naturalny, w połowie sztuczny i to jest fajna mieszanka według mnie. Co więcej, bardzo mają ciekawą fakturę te bluzo-swetry, no nie wiem, bo to nie jest taka do końca bluza, to nie jest sweter, to jest coś takiego pomiędzy, bardzo właśnie myślę na co dzień, ale chciałam powiedzieć o tym, że one mają taką miśkowatą fakturę i to jest świetne, dlatego że taka faktura, nawet jeżeli rzecz jest cienka, to ona grzeje, bo pocieramy o nią ciałem i dzięki temu taka polarkowo-miśkowata faktura lepiej nas ogrzeje, niż gdyby to miał być powiedzmy ten sam skład, ale byłoby to coś gładkiego. No i ponieważ jest to luźne, to spokojnie mogę też pod to sobie założyć jakieś topy albo jakieś podkoszulki jeszcze, gdyby mi gdzieś tam coś wiało. I jest to idealna rzecz na teraz, kiedy jeszcze zakładam sobie na to gruby płaszcz, czy tam grubszy płaszcz i nie jest mi w tym ani za ciepło, ani za gorąco. No taka po prostu podstawa. Druga moja nowa podstawa, to już jest polska marka, to jest Aeterii i to wisi za mną, już sobie sięgam, bo jest to golf, to jest szary golfik, 80% składu to jest wiskoza, włoska wiskoza, jak mi mówiła Karolinka Baszak. Ja po zeszłym roku wiem, że takie golfy podstawowe to jest coś, w czym będę chodzić całą jesień, całą zimę. Taki mój ulubiony zestaw, zresztą w zeszłym roku, kto oglądał filmy, ten wie, to był tak naprawdę szary, granatowo, ciemno-granatowy albo czarny golf z Zary. Mam zresztą jeszcze te trzy golfy z zeszłego roku i zresztą w tej kolekcji też one są tak, w takiej podstawowej. Plus na to jakiś fajny płaszcz z futrzakiem albo kurtka, coś takiego bardziej we wzory charakterystycznego i to był mój ulubiony zestaw, więc wiedziałam, że taki golf mi się przyda. To jest bardzo ciemny szary, to nie jest czerń i bardzo dobry skład. To jest taka mięciutka wiskoza i rewelacyjnie. On się też układa, ja mam rozmiar M i ten golfik kosztował 299 zł i to jest taka M-ka, która jest na mnie ani nie luźna, ani nie obcisła. Jest taka akuratna i myślę, że to będzie ulubiona moja rzecz tej jesieni. Będę ją bardzo często nosić, miałam ją już 3 razy na sobie, w tej chwili ją też często noszę. No i ja wiem, że po prostu taki system z golfem u mnie się jesiennie sprawdza po prostu idealnie. Kolejna rzecz, tam rzuciłam sobie na moją ławę, którą ostatnio widzieliście w filmie o mojej garderobie. Ogólnie cieszę się, bo to jest pierwszy film na tle szafy, taki typowy. Ale przechodząc dalej, kolejna rzecz, to już nie jest podstawa, ale to jest coś, co wisi za mną i co widziałyście ostatnio, widzieliście w filmie o garderobie, ale nie mówiłam, co to jest. To jest przepiękna, wiskozowa koszula marki Lambert, czyli marki Włóczanki, polska marka. No widzieliście w ostatnim filmie, że to jest przepiękny jesienny kolor. Wydaje mi się, że na mnie on też rewelacyjnie wygląda. On w ogóle rewelacyjnie też wygląda do czerwonych paznokci i czerwonych ust. I to jest koszula z wiskozy. Przemiła w dotyku, ma też wstążkę. No to jest taki...
takie coś jesiennego bardzo, myślę. I przepięknie z szarym płaszczem, z czernią będzie się komponować. Myślę, że to będzie moja ulubiona wzorzysta koszula jesieni. I ta koszula kosztowała 299 zł, no ale mamy polską markę i bardzo dobry skład. I ja mam rozmiar 38, widzieliście w poprzednim filmie, jak ona się na mnie układa. Aha, ostatnio pisaliście, żebym robiła też mierzymy i żebym mierzyła te rzeczy, a ja powiem wam, nie chcę ich mierzyć, bo to nie jest taki rodzaj filmu. To nie jest tak, że ja raz pokażę te rzeczy, a potem już nigdzie się w nich nie pokażę. Będziecie mnie w nich oglądać albo oglądacie na Instagramie, na Facebooku, na zdjęciach, będą w różnych filmach, czy w outfitach, czy w lookbookach. Jeszcze będzie czas, żeby te rzeczy pokazać w akcji. Także tak, koszula. I koszulę sobie tutaj odwieszę, żeby stanowiła piękne tło. No i wiadomo, ostatnio w zakupach mówiłam, że czaję się na okrycia wierzchnie i że na pewno w przyszłych zakupach jakieś będą, no i oczywiście są. Dziwię się właściwie, że aż tak mało jak na mnie, ale staram się podchodzić do tematu rozważnie. Oczywiście możecie się złapać za głowę w tym momencie, się nie zdziwię. Pierwsze okrycie tu wierzchnie to będzie kamizelka. Widzieliście ją w ikonach a propos marki Martens. To jest kamizelka marki Fema. Aha, i linki do wszystkich rzeczy również tutaj, do sklepu Szewska 24, bo Celina teraz przerobiła Femę na Szewska 24. To jest adres sklepu we Wrocławiu. W sklepie też są te kamizelki. Wszystkie linki do rzeczy będą na dole, także gdybym nawet się z ceną pomyliła, chociaż postarałam się dokładnie sprawdzić, ile wszystko kosztowało, żeby było jasne, to też wszystko będzie na dole. To jest kamizelka, która jest świetną rzeczą w takim sezonie pomiędzy. Teraz akurat zrobiło się bardzo zimno, ale mam nadzieję, że może jeszcze taka trochę cieplejsza złota jesień wróci. Bardzo przyjemnie mi się tę kamizelkę we wrześniu nosiło. Również super ona wygląda na skórzaną kurtkę. Jeżeli na przykład jeździcie dużo samochodem, nie chodzicie bardzo dużo po dworze, na przykład moja Ania tak robi, ona uwielbia w sezonie jesienno-zimowym właśnie różnego rodzaju futrzaki, kamizelki, bo normalnie, gdyby ktoś, tak wiecie, miał wystawać na przystankach, to może byłoby za zimno, ale jeżeli przesiadacie się tylko z samochodu, gdzieś tam nie wychodzicie bardzo na zewnątrz, to myślę, że taki system kamizelkowy jesienią i zimą jest bardzo dobry. Ja uwielbiam ten kolor, on również świetnie jesiennie się komponuje. Także tak, kamizela i ona kosztowała 240 zł. Teraz jeden z moich dwóch nowych płaszczy, o który już dostaję bardzo wiele pytań. To jest płaszcz z Top Shopu. To jest mój Leoś z Top Shopu. Przepiękny płaszcz, który kupiłam w Warszawie. Tutaj w tym momencie jeszcze mam metkę, ale już w nim chodzę, więc już go gdzieś tam widzieliście. On kosztował, uwaga, on był drogi, bo on kosztował 529 zł, ale go kupiłam podczas szaleństwa zakupów chyba z 20% zniżką, z tego co pamiętam. Tam było 20, może nawet 25%, nie pamiętam, ale ja już widziałam na początku września w Top Shopie w Warszawie ten płaszcz, ale wiedziałam, że będzie szaleństwo zakupów i czekałam, żeby kupić go ze zniżką właśnie. I on ma domieszkę wełny, chyba 20 albo 25%. To jest taki płaszcz pudełkowy, oversize'owy, męski, mi sięga kolan. Ja mam rozmiar 40, 12. Natomiast specjalnie wzięłam taki duży rozmiar, bo chciałam spokojnie zmieścić pod ten płaszcz futrzaka, kamizelkę futrzaną, jakiś taki grubszy sweter. Mierzyłam mniejszy rozmiar i tam ten mniejszy rozmiar lepiej na mnie leżał. Nawet Paulina mi mówiła podczas szaleństwa, że a ta 10 lepiej na tobie leży, czemu chcesz taki za duży? A ja mówię, chcę, bo ja chcę, żeby on był taki trochę oversize, żeby on był męski na mnie, żeby mogła właśnie pod niego również założyć sobie coś grubszego i żeby mi wszystko elegancko weszło. Także na mnie lekko przydurzawa jest właśnie ta 40. No i ja uwielbiam tego typu klimaty i tego typu okrycia wierzchnie. W ubiegłym roku już szukałam takiego płaszcza, nie znalazłam, więc w tym roku jak go wyhaczyłam w Top Shopie, to od razu wzięłam, nawet się 3 sekundy nie zastanawiałam. I drugi płaszcz, który uwielbiam i który również wypatrzyłam w Wawie we wrześniu, to jest Cass Christ, czyli polska marka, polska projektantka, którą uwielbiam. I to jest ten taki czarny, złoty, żakardowy płaszcz na podszewce, on jest bardzo długi. Wrzucałam nawet zdjęcie na Insta, strasznie się wam podobało i też z takimi fajnymi, ciemnymi ustami. Będę też takie ciemne usta do tego płaszcza, mam nadzieję, nosić. Chociaż on też rewelacyjnie wygląda z ustami czerwonymi. I ten płaszcz to jest naprawdę, on robi ogromne wrażenie na żywo. I ja go mierzyłam i on był na mnie dużo za długi. I Cass mi go tak 15-20 cm skróciła. Ja mam w ogóle rozmiar S, tam jest podwójna rozmiarówka, SM chyba i LXL. No to ja mam tą mniejszą i on jest i tak ogromny. On jest wielki. On jest dwa razy taki jak ta 40
Stop Shopu i on ma również pasek. Aha, tutaj pasek sobie przywiązałam, bo nie wiem, czy będę go nosić z paskiem. On mi się bardziej podoba, tak na luzie noszony bez paska, a że szlufki są z tego samego materiału, to one się w ogóle nie rzucają w oczy, można spokojnie go bez paska nosić. I on kosztował 1400 zł, ale to jest też polska marka. Coś takiego, na co się patrzy i jest taki mega efekt wow. No i Kas mi również tłumaczyła, że to jest żakard, który jest tkany gdzieś pod Paryżem. Ta tkanina jest sprowadzana i w ogóle jest taki przepiękny, świetnej jakości. I no wiecie, to jest rzecz taka na 10 lat w garderobie. To nie jest coś, co kupujecie teraz i po sezonie już nie będziecie mogły na tę rzecz patrzeć. Nie. To jest takie coś, co robi wrażenie. Taki statement piece. Statement. Super. Statement piece, byśmy powiedziały po angielsku. Bardzo mi się to podoba. Aczkolwiek ten płaszcz nie jest gruby i tamten płaszcz Stop Shopu, mimo tego, że ma domieszkę wełny, też nie jest gruby. To nie są płaszcze zimowe, to są płaszcze jesienne. Ale uwielbiam, uwielbiam po prostu już ten. Oba właściwie, uwielbiam. Teraz dodatki. Zacznę może od takich małych dodatków. Pierwszy z nich to będzie futrzak, który za mną tutaj leży. To jest futrzak marki Tova, tej marki od swetra, tego takiego wielkiego swetra, które pokazywałam. Swoją drogą wszystkie wykupiliście, nie ma tych swetrów, będą podobno w grudniu. Tak. W każdym razie to jest futrzak sztuczny, szary, taki stalowy, o, można dobrze go zobaczyć, aczkolwiek ten kolor, on nie jest też mały, on jest taki dosyć spory, aczkolwiek ten kolor jest bardzo ciekawy, bo to nie jest do końca szary. To jest taka szaro-zieleń, trochę petrol, green, trochę taki, no ten kolor jest bardzo ciekawy, on całkiem inaczej teraz wygląda w sztucznym świetle, całkiem inaczej wygląda za dnia, całkiem inaczej wygląda wieczorem, ale ja takiego szarego futrzaka nie mam, a futrzaki uwielbiam, więc sobie go wzięłam i on kosztował 150 zł około, chyba 149 zł z tego co pamiętam. Drugi mały dodatek, który mam tutaj, który też leży mi obok, to jest pasek i to jest pasek, który kupiłam w Warszawie we wrześniu i to jest pasek Gucci. Bardzo on mi się podobał już od wielu miesięcy, wiedziałam, że do jeansów takich wysoko noszonych, tych moich niebieskich, on będzie świetnie wyglądał. Zwłaszcza, że ja muszę nosić jeansy z paskiem, bo jak już przepycham je przez uda i przez biodra, to zawsze mi odstają w pasie, no i tak po prostu jest. Więc pasek u mnie to jest rzecz nieodzowna i stwierdziłam, że kupię sobie taki porządny, taki na który już się długo czaję. Ten pasek kosztował około 1200 zł i ja mam 90, ale dorobiłam sobie w niej dwie dziurki. Także kto oglądał snapa, ten wie, że musiałam sobie je sama dorobić i miałam taki przyrząd i wyszły idealnie, także dałam radę i dorobiłam sobie dziurki, bo innego rozmiaru nie było, a ja strasznie go chciałam kupić, nie chciałam czekać. No i kupiłam taki, że w dolnych biodrach jest okej, no ale już w talii gdzieś tam musiałam sobie te dziurki dorobić i on ma to GG, to jest to większe GG, albo może średnie, już nawet nie pamiętam jaki to jest rozmiar, ale ten efekt tutaj jest taki postarzany, on jest taki retro vintage, jest ta klamra i to jest też zakup na lata, to nie jest zakup sezonowy. Także myślę, że będzie on mi się świetnie nosił. I last but not least, ostatnie dodatki już, dziś mi idzie dobrze, myślę, że jestem bardzo dobrze w czasie, to po pierwsze to są buty. I zacznę od właśnie botków marki Vagabond, świetnie wykonanych. To jest model Sara. On jest nie tylko w czerni, ale jest również w granacie, jest w zamszu, jest w różnych innych kolorach. I to są buty, które kosztowały 499 zł i które kiedy przymierzyłam, zastanawiałam się jeszcze nad granatem albo nad tą czernią, wiedziałam, że muszę je mieć. Ja buty Vagabond polecam każdemu, polecam w ciemno, to są buty, które są świetnej jakości. One są drogie, ale one są skórzane i są bardzo porządnie wykonane, to są buty na lata. Mam kozaki, takie dla szerokiej łydy, są zresztą już teraz co sezon, oni nie wprowadzili. Świetnie mi się noszą. W ubiegłym roku w bardzo podobnych botkach, Vagabond również, prześmigałam całą jesień i zimę. One również wtedy kosztowały właśnie około 500 zł. Wiedziałam, że jeżeli teraz kupię takie, to będą moje botki jesieni i zimy. W tym momencie właściwie temat botków ja mam już zamknięty. I kupiłam je, ponieważ one w ogóle bardzo są podobne do tego modelu mojego z zeszłego roku, który zresztą wygląda, jak ostatnio je wyjęłam i wypastowałam, wyglądają prawie że jak nowe, leciutko są tylko pozdzierane, mimo 5 miesięcy intensywnego noszenia. Tamten model jest bardziej toporny, on jest bardzo podobny, ale te są bardziej smukłe, trochę delikatniejsze. Tak, takie bardziej smukłe i takie trochę chyba bardziej rock'n'rollowe, więc stwierdziłam, że chcę bardziej smuklejsze, wzięłam te i wiecie co, powiem wam, że ja wolę kupić jedne takie buty porządne, które mi wiem, że posłużą kilka miesięcy, niż 10 par jakichś takich mniej porządnych, bardziej wiastych, że tak brzydko powiem, ale w sumie
To jest rzecz bardzo indywidualna, bo ja wolę jedne, nawet jeżeli potem będziecie pisały, że non stop chodzę w tych samych butach, bo w zeszłym roku były takie komentarze, że ja czemu ja chodzę non stop w tym samym, no bo to są świetne buty, kosztowały dużo, ale są wygodne, rewelacyjnie się sprawdzają, pasują do wszystkiego. Ja wolę kupić jedne takie niż 10 innych, ale ktoś może po prostu kupić powiedzmy 10 tańszych albo 5 par tańszych, które gdzieś tam po sezonie wyrzuci, ale będzie miał przynajmniej opcję zmiany. Ja wolę jedne, ale takie. No i tę markę, tak jak powiedziałam, polecam w ciemno. Również to jest świetna opcja dla osób, które mają dosyć krótkie i tęgie nogi i są niskie, bo takie botki wydłużają, wysmuklają botki w szpic, idealnie właśnie wydłużają stopę, wydłużają sylwetkę. Te botki mają również wygodny 2-centymetrowy obcas, dla mnie to jest chodzenie jak na płaskim obuwiu, a jednak gdzieś tam te nogi są trochę dłuższe. Także tak, rozgadałam się, ale wiem, że te botki mi się rewelacyjnie sprawdzą i podczas moich długich londyńskich i w ogóle długich miejskich spacerów, tak jak tamte mogłam mieć na nogach 10 godzin, tak podejrzewam, że z tymi również będzie identyczna sytuacja. Bardzo się cieszę ogólnie z tego zakupu. I teraz na koniec dwie torebki jeszcze, jeden plecak właściwie, który uwielbiam, mój plecaczek z Zary. Już mi ogólnie pisałyście, że jak go pokazywałam na Insta, na Snapie i na Fejsie, to już kilka z Was kupiło i pisałyście mi, że jesteście bardzo zadowolone. A ja go kupiłam jakoś w drugiej połowie września. Mówiłam zresztą w ostatnich zakupach, że czaję się na plecak, że chcę kupić sobie plecak na próbę. No i stwierdziłam, że oczywiście nie będę kupować żadnego drugiego plecaka, tylko kupię taki tańszy z Zary, on kosztował 139 zł. Ja potrzebowałam taki plecak, który nie będzie ani duży, ani bardzo mały, on jest średni, ma odpinane ramiona i powiem Wam, że od kiedy ja go kupiłam na próbę niby, to ja z normalną torebką wyszłam z domu 3 razy, no może 5, a non stop śmigam z tym plecaczkiem, bo wiecie, waham się trochę, czy ja będę na pewno z nim chodzić, czy nie będę zestresowana, czy nie będę cały czas sprawdzać, czy mnie gdzieś tam nie, czy on jest otwarty, czy mnie nie okradziono, czy, no, czy będzie dla mnie praktyczną sprawą, a opracowałam sobie swoje metody bezpieczeństwa, że tak powiem, nie muszę się tutaj martwić. Natomiast śmigam z nim non-stop, uwielbiam go, on świetnie pasuje do takich wyluzowanych, codziennych stylówek, w których ja chodzę teraz. Świetnie też przełamuje bardziej eleganckie stylówki, dodaje trochę pazura, charakteru, uwielbiam go po prostu. I nawet powiem Wam, nie mam ochoty go zmieniać na żaden droższy, tylko chodzę w nim, z nim non-stop, jeszcze ostatnio próbowałam, będę sobie jakieś bryloczki do niego przyczepiać, także będę go sobie jesiennie ożywiać, bardzo Wam polecam. Pisałyście mi pod ostatnimi zakupami, żebym nie kupowała plecaczka z Zary, plecaka z Zary, bo komuś tam się popsuł zamek. No słuchajcie, ja noszę non stop go, upychałam go, wypychałam go, on jest w ogóle też wbrew pozorom bardzo pojemny, bo on jest taki grubawy, taki ponczuś mały, pasuje mi do sylwetki, nie, śmieję się teraz, ale milion razy go odpinałam, zapinałam i nic mi się z tym zamkiem złego nie stało, tutaj też mam małą kieszonkę i ogólnie kiedyś jak byłam na spotkaniu, to zaczęłam wyjmować z niego rzeczy, i aparat i coś tam, i chusteczki, i szczotkę, i kosmetyczkę i koleżanka tak siedzi, patrzy i mówi: co ty tam tak upchałaś, jak to jest możliwe, że to się wszystko to zmieściło, bo on wbrew pozorom jeszcze do tego wszystkiego, nie dość, że jest fajny, stylowy, pasuje do wielu rzeczy, to jeszcze jest bardzo pojemny. Ale dość już o plecaczku, teraz przejdę do mojej nowej torebki petardy, czyli do torebki marki Pinko. Wydaje mi się, że Pinko to jest włoska marka, nie sprawdziłam tego, ale tak mi się wydaje. I to jest torebka, która mi się podobała już od dłuższego czasu, od kiedy one wyszły, nie pamiętam, z 2 miesiące? Już tak podchodziłam do niej kilka razy. Ona jest w bardzo wielu wersjach kolorystycznych, chyba w 10. Zastanawiałam się nad tą, albo nad taką w kwiaty, ale te kwiaty to były taki odcień różu, fioletu, no i stwierdziłam, że nie, nie będę nosić. A to jest takie połączenie kolorystyczne, na które jak się patrzy, to widzi się mnie. Wiadomo, że ja lubię czerwień i złoto tutaj, Love Me Tender. I to jest torebka skórzana, to nie jest ekoskóra, na łańcuchu, na takim krótkim łańcuchu właściwie, ale ponieważ ja jestem bardzo krótka, to ja spokojnie mogę ją sobie nosić tak. Poza tym teraz są bardzo modne torebki, które w trendach, które nosi się aż tak za wysoko wręcz. Więc nawet jeżeli ona jest trochę za wysoko, to i tak nic się nie dzieje. A zawieszona na ramieniu również kończy mi się gdzieś tam w górnych biodrach, nie dynda mi nigdzie na dole, to jest świetne. No i ta torebka jest takim charakterystycznym dodatkiem, który Wam całą stylówkę zrobi. Ona ma też dwie przegrody. Jest dość pojemna z tego, co sprawdzałam i myślę, że będzie mi się świetnie nosić. Jestem bardzo z niej zadowolona, bo chciałam jakąś taką fajną, charakterystyczną torebkę na jesień.
Także, to by było na tyle. Ale się wyrobiłam, szybko mi poszło, ale nie było tego dużo, natomiast jak widzicie, rzeczy bardzo ciekawe i mam nadzieję, że będą mi się dobrze nosić. Napiszcie mi tutaj na dole, jeżeli wy ostatnio wpadłyście na coś bardzo ciekawego, takiego wartego polecenia, chętnie sobie zobaczę. Mam nadzieję, że film wam się podoba. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w moim następnym filmie, a następny zakupach, nie wiem kiedy, w listopadzie albo w grudniu, zobaczymy. Pa!